No cześć, jak pewnie wiecie, są dwie wersje PS5, które wyjdą. Digital Edition i taka zwykła edycja. Czym różnią się przede wszystkim te edycje? Digital Edition nie posiada napędu, a zwykła edycja PS5 posiada napęd. Różni się też także drugą rzeczą, a mianowicie ceną, ponieważ zwykłe PS5 kosztuje... Zwykłe kosztuje 2300, a Digital Edition kosztuje 1800. Dokładnie 1849. Na pozór wydaje się super deal. Kiedy odejmiesz sobie tą kwotę, wyjdzie ci 450 zł różnicy. No, jest to dość sporo. Ale czy warto? Według mnie nie warto. A teraz postaram ci się wytłumaczyć dlaczego. Więc czy warto wybierać tą tańszą wersję? Nie warto, a już teraz ci wytłumaczę dlaczego. Według mnie przynajmniej nie warto. Musisz pamiętać, że kiedy kupisz sobie wersję bez napędu, czyli masz PlayStation 5, do którego nie możesz wsadzić płyty, będziesz pozbawiony w ogóle możliwości kupowania gier w wersji pudełkowej. Czyli od razu masz jakieś przeszkody. Te przeszkody potem mogą mieć jakieś tam swoje konsekwencje. Ja już ci mówię, jakie konsekwencje. Jak wiemy, nowe gry będą kosztować nawet 360 zł. Tak wiem, cena zaporowa. W ogóle będzie o tym inny materiał. Czyli załóżmy, że kupując sobie dwie gry, za te nie wiem, kupiłeś sobie dwa Call of Duty, wiem, że dziwne porównanie, ale kupiłeś sobie dwa Call of Duty albo dwa nowe ekskluzywy na dwa nowe ekskluzywy, ponieważ pamiętacie, trzeba wziąć pod uwagę, że nie wszystkie gry tyle kosztują, na przykład Assassin's Creed Valhalla od Ubisoftu będzie kosztować. Assassin's Creed Valhalla ma kosztować 280 zł. Tutaj na teraz, jak możecie zobaczyć, włapałem jakoś na promocji za 230. Co nie jest w sumie... Znaczy jest to dość sporo, ale jak na takie standardy jest to taka normalna kwota. Ale już na przykład taki Demon's Souls ma kosztować 360 zł. Tak samo jak nowy Call of Duty i generalnie gry ekskluzywne od Sony. A 360 zł to już jest dość dużo, że 360 zł to ty sobie Air Maxu nowy kupisz, a nie gierkę. Tak w ogóle o cenach gier na nową generację będzie w ogóle oddzielny odcinek, ponieważ jest to dramat i będę chciał o tym trochę porozmawiać szerzej. Ale wracając do tematu, do czego zmierzam. Załóżmy, że mamy dwie osoby. Jedna osoba może sobie kupić tą grę w wersji na płytę, jedna osoba kupi to sobie cyfrowo w PS Store. Załóżmy, że kupujemy sobie Demon's Souls. Osoba, która kupi sobie Demon's Souls na PS Store, nie ma tej gry fizycznie, po prostu ma ją przypisaną do swojego konta. A osoba, która kupiła grę na płycie, ma ją na płycie, czyli tak wie, ma ją fizycznie, może w każdej chwili komuś ją na przykład pożyczyć, może ją sprzedać, do czego wrócimy. A osoba, która ma tą grę tylko na swoim koncie, na swoim PS5 Digital, ponieważ nie będzie miał innej opcji, bo nie włoży przecież gry, płytki do wersji konsoli, gdzie nie ma gdzie tego wsadzić. Różnica będzie polegała na tym, że on tą gierkę będzie mógł sobie sprzedać. Jakieś takie szybkie porównanie. Zobaczmy, ile teraz kosztuje Ghost of Tsushima na PS4. Około 250 zł. A teraz zobaczmy, ile kosztuje używana Ghost of Tsushima. 150, 160, 170, 150. Jestem prawie pewny, że za jakieś 2-3 tygodnie będzie już za 130, za 140. Co daje nam już stówkę różnicy. No, stówka piechotą nie chodzi. Biorąc pod uwagę to, że dużo ludzi, kiedy kupuje grę, od razu na premierę przechodzi, potem od razu sprzedaje, a od razu po premierze ta cena może nie spaść jakoś mega dużo, bo sprzedaż na przykład za 180, no to jednak jest już trochę do przodu, a mianowicie załóżmy, że 240, 180. Czyli załóżmy, że kiedy od razu sprzedasz sobie grę, tak naprawdę wydałeś na nią 60 zł. Załóżmy też scenariusz, że po prostu nie jesteś jakimś takim mega geekiem, nerdem czy coś i zagrasz sobie w nowe Ghost of Tsushima nie od razu po premierze, tylko nie wiem, na przykład masz życie TPTD i uznasz sobie, że zrobisz to trochę potem. Możesz sobie kupić w używanej cenie za na przykład za te, nie wiem, za te 100 zł, za 120 czy tam za 140. Jesteś trochę generalnie do przodu, nie dałeś tak się wydymać na siano. Kiedy masz wersję cyfrową, to nie masz w ogóle takiej możliwości odsprzedania tej gry, czy nawet jej komukolwiek pożyczeniu. Jesteś zmuszony na zakupy w PS Store, ewentualnie jakiś kod na Allegro. A kiedy twórcy zobaczą, że nie masz innej możliwości kupienia gry niż tylko przez cyfrówkę, no to może być dość drogo. I od razu wiem, że dużo ludzi może powiedzieć, ale są promocje na PS Store, ale w PlayStation Plusie masz cały czas jakąś promocję.
No niby tak, ale nie wiadomo jak te promocje będą mocne. Poza tym pamiętajcie, że jednak zawsze kupisz kogoś używanego pudełko, wyjdzie na pewno dużo taniej niż odsprzedaż bezpośrednio od Sony. A to, że Sony teraz chce sprzedawać gry za 360 zł, to jestem na 100% pewny, że nawet jak wam dowalą taki magiczny, nie wiem, 30% rabatu, to 360 zł podzielone, to rabat 30% z 360 zł to jest tylko 108 zł, ale to w dalszym ciągu to jest tylko 108 zł, a 360 to 108, to w dalszym ciągu 252 zł. Jeszcze jeden przykład. Jest coś takiego jak PlayStation Hits. Ja na przykład ograłem Super God of War, na przykład ograłem super grę God of War'a za właśnie 60 coś tam dokładnie zł. Już wam mówię, ile kosztują gry w PlayStation Hits. Przepraszam, pomyliłem się, 79 zł i to są nówki w pudełku, super fajne gry, które tak wiem też można kupić w PS Store, ale wracałem do pudełek. Weź jeszcze pod uwagę to, że kiedy masz ziomeczka, który też ma te PlayStation 5 i sobie kupi te Demon's Souls, to może je od ciebie pożyczyć, też możesz mu na przykład pożyczyć swojego Spidermana, którego też kupiłeś, wymieniacie się i gracie w dwie gry za cenę jednej tak naprawdę. No, kontem to tak łatwo się nie wymienicie, bo kiedy będziesz chciał komuś pożyczyć swoje konto, a musiałbyś tak na przykład zrobić w Digital Edition, to ty nie będziesz mógł już niestety sobie w nic pograć. Poza tym nawet nie wiem, czy jest to specjalnie takie Sony na to, czy nie wiem, czy Sony w ogóle na to pozwala. A kiedy masz wersję konsoli z napędem, nie dość, że masz możliwość do sprzedawania używanych gier w pudełku, kupowania używanych gier za jakieś grosze, masz dostęp do jakiejś super promocji, które może dać ci sklep, a to wszystko ci przepadnie, kiedy kupisz wersję konsoli bez napędu. Pamiętaj też, że Sony nie bierze żadnej marży na zakupów u siebie w sklepie, ponieważ jest to bezpośrednio ich sklep, no Sony, PS Store należy do Sony. I ja nie wiem, czy oni na pewno będą jacyś tacy mega hojni, jeśli chodzi o te promocje, a nawet jak już wcześniej dawałem ten przykład z 30%, to w dalszym ciągu będzie dość lipna promocja. Poza tym, nie wymienisz się z nikim żadną grą, wszystko co kupisz od razu ląduje tylko i wyłącznie u ciebie na koncie, z nikim się nie podzielisz. No, nieciekawa sytuacja. A weźmy na przykład pod uwagę, że za jakieś 6 lat wyjdzie PS6 i będziesz chciał sprzedać swoje PlayStation 5. Kiedy masz wersję bez napędu, to sprzedasz samą konsolę i ewentualnie dwa pady, ponieważ nie sprzedasz nikomu swojego konta. Kiedy masz, na przykład masz PlayStation 5 z napędem i zbierasz jakąś fajną kolekcję, nie wiem, z 20 gier, to na pewno sprzedasz tą konsolę dużo drożej i będziesz miał pieniądze na kolejną generację konsol. Sam zresztą ja teraz, jak sprzedaję PS4, mam takie szczęście, że mogę je dać trochę wyższej ceny niż normalnie bym dmuchał za samą konsolę, ponieważ do tej konsoli dodaję dużo bardzo fajnych gier. No i automatycznie podwyższam sobie cenę. Kiedy kupisz sobie PlayStation 5 w wersji bez napędu, to mimo tego, że kupisz sobie z 20 gier, to nikogo to nie będzie obchodziło. Sprzedasz po prostu samą konsolę, nic więcej. Zresztą taka nawet... Obczajcie w ogóle ten motyw, co nie? Jeśli będziecie kupować te gierki za około 100 zł, bo załóżmy, że kupisz na premierę, darzem odsprzedaż, albo kupisz tylko używki, to w cenie 4 gier zwróci się już tobie... W cenie 4 gier zwróci ci się już ten napęd. A jeśli kupisz Digital Edition, to tak naprawdę kupując jedne Demon's Souls'y na premierę, tak naprawdę już prawie dopłaciłeś do konsoli z napędem. Myślę, że w miarę klarownie wam to wyjaśniłem. Przemyślcie swoje zakupy, pamiętajcie, myślcie też trochę portfelem, bo nie warto oszczędzać na start, żeby potem przepłacać. W ogóle generalnie polecam wam bawić się w jakieś używki, wymienianie gier, jest to super sprawa. Pamiętajcie, że gaming nie musi być wcale taki drogi, jak wszyscy myślą. Można sobie grać w różne fajne nowe gierki i wcale nie przepłacać. Kupujcie z rozwagą, posłuchajcie się mnie, jeśli macie taką ochotę. Ja myślę, że dobrze wam radzę. Trzymajcie się, no i cześć.